Cześć, to znowu ja, Paweł. W dzisiejszym odcinku obalimy 5 stereotypów dotyczących mini. Zapraszam do oglądania. Pierwszym ze stereotypów jest wielkość mini. Mini kiedyś rzeczywiście było małe, natomiast teraz mocno urosło, co widzimy na przykładzie Countrymana. W każdym z naszych miniaków mamy dosyć duży rozstaw osi i to powoduje, że samochód świetnie się prowadzi, ale dzięki temu jest praktyczny. Spójrzcie w środku, jak wygląda ilość miejsca w Countrymanie. Dodatkowo w opcji możemy też postawić fotele w tryb cargo, czyli bardziej pionowo, dzięki czemu zwiększamy miejsce w przestrzeni bagażnikowej. W Countrymanie 450 litrów to jest nasz największy bagażnik mini. Podwójna podłoga, którą mamy w Clubmanie również oraz w hatchu, gdzie możemy wrzucić dodatkowe rzeczy, które gdzieś tam nam zalegają w bagażniku. W każdym samochodzie oczywiście mamy składaną kanapę. W Countrymanie oraz w Clubmanie kanapa składa się w stosunku 40-20-40, natomiast w hatchu oraz w cabrio 60-40. Countryman jest samochodem sporym jak na mini, dlatego myślę, że jest samochodem komfortowym nawet dla 5 osób. Kolejnym ze stereotypów jest to, że mini jest samochodem tylko dla kobiet. Dlatego jesteśmy pod centrum handlowym. A tak całkowicie na serio, mini coraz częściej jest kupowany przez mężczyzn. Myślę, że głównym powodem jest ta nasza najmocniejsza wersja, czyli wersja JCW. Ponad 300 koni, przyspieszenie w granicach 5 sekund, bo który z panów nie chciałby takim samochodem jeździć? Kolejna rzecz jest taka, że samochody mini możemy mocno spersonalizować, zindywidualizować. Może być samochód charakter bardziej sportowy, tak jak mamy tutaj, ale możemy też zrobić samochód bardziej elegancki, z jasną skórą, z ciemnym kolorem na zewnątrz. Więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i myślę, że to jest piękne w mini. Wiele z Was ma obawy odnośnie spalania w mini. Obawia się, że samochód będzie palił dużo. Natomiast wszystko zależy od tego, jak będziemy jeździć, jakim trybem, przede wszystkim gdzie, no i czy będziemy jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Jeżeli byście chcieli sprawić, żeby samochód palił tyle, ile jest w katalogu, to przede wszystkim polecam jazdę zgodnie z przepisami ruchu drogowego. A kolejna rzecz to jest używanie przełączników trybów jazdy. Tutaj mam na myśli tryb green. Wtedy myślę, że spalanie u Was będzie równe temu, co jest w katalogu. Przygotowałem dla Was krótki test spalania. Jechałem w trybie mieszanym. Wedle wskazań komputera pokładowego mieliśmy spalanie w wysokości 6 litrów, zrobiliśmy 20 km. Tryb mieszany, czyli odrobinę w trasie, część w mieście. Do testu przyjęliśmy hatcha 5-drzwiowego z silnikiem 1.5-136 koni. Nie trzeba być piłkarzem i zarabiać jak piłkarz, żeby było nas stać na samochód marki mini. Pomimo, że wielu z Was myśli, że to jest samochód marki premium i musi być drogi, to w połączeniu z naszym finansowaniem Comfort Lease możemy uzyskać naprawdę atrakcyjną ratę. Na przykład przy finansowaniu nowego miniaka, mini hatch 5-drzwiowy, możemy uzyskać ratę nawet poniżej 900 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty początkowej, pamiętajcie. Na koniec zostaje nam stereotyp, że mini to nie samochód, a zabawka. Myślę, że ciężko się z tym nie zgodzić, natomiast pamiętajcie o tym, że samochód jest wyposażony w wiele nowoczesnych technologii, między innymi adaptacyjne zawieszenie, aktywny tempomat z funkcją stop and go, asystent parkowania czy wielowohaczowe zawieszenie. Mamy takie rzeczy jak ogrzewanie kierownicy czy elektryczną klapę bagażnika, a w najmocniejszych wersjach Cooper S i John Cooper Works mamy również szperę. Te wszystkie elementy sprawiają, że samochód z zabawki zamienia się w pełnowartościowy pojazd. Samochód, który daje nam kupę frajdy, go-kartową frajdę z jazdy, świetnie się prowadzi. Myślę, że te wszystkie elementy sprawiają, że na mini można patrzeć już trochę inaczej. Niestety to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że nie będziecie patrzeć na mini przez pryzmat stereotypów. A jeżeli tak myślicie i zastanawiacie się cały czas nad tym, czy mini jest dla Was, to zapraszamy Was do naszych salonów w Bavaria Motors w Warszawie, Katowicach oraz Jankach. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał Bavaria Motors TV. No i do zobaczenia.